Jeszcze tyle do wykopania. No nie. Chwila. A gdyby tak zainstalować moda Vein Miner? No i proszę, tak to można kopać. Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu i w tej prezentacji pokażę moda, który mimo, że jest prosty, to całkowicie likwiduje problem żmudnego kopania każdego rodzaju rud. Tak jak już widzieliście w stawce przed odcinkiem, dzięki temu modowi nie będziecie musieli kopać klocek po klocku żył, np. złota, za to jednym kliknięciem możecie zniszczyć całą żyłę. Mimo że nie ma to nic wspólnego z prawami fizyki, to działa podobnie jak drzewa pod względem mechaniki, czyli wykopanie jednego bloczku od razu niszczy pozostałe bloczki tego samego typu. Wspominam bardzo dużo o rudach, to warto wiedzieć, że mod działa również na kamienie szlachetne, na przykład na ten tutaj ametyst. Jak już instalację moda Veinminer Miner mamy za sobą, nie będzie on jeszcze działać, bowiem, żeby wykopać wszystkie bryłki rudy za jednym zamachem, trzeba jeszcze przytrzymać ustalony przez nas klawisz na klawiaturze. Dzięki temu mod nie będzie niszczył nam konstrukcji, które zawierają w sobie rudy. Żeby ustawić ten przycisk, musimy wejść w Settings, Controls, zjechać na sam dół. I tam musimy kliknąć pasek z napisem Vein Miner, dwukropek, Vein mine. Wtedy napis się podświetli i teraz musimy wcisnąć klawisz, który od tego momentu już zawsze będzie służył nam do szybkiego kopania. Domyślnie powinna być to tilda. Ale jako, że jest ona gdzieś na krańcu klawiatury, polecam ustawić na na przykład Z. Ja z tego korzystam i tak mi jest po prostu najwygodniej. W temacie z modyfikacją, co prawda, jest wspomniane o tym, że mod powinien działać z innymi modami to znaczy, powinien działać na zasadzie szybkiego wykopywania tych ród, które mają na końcu or albo gem ale u mnie niestety to nie działało. Mam najnowszą wersję, dlatego oficjalnie w tej prezentacji wspomnimy jedynie o tym, że to po prostu nie działa. Cóż. Pozostaje nam kopanie w tradycyjny sposób. Polecam tego moda wszystkim osobom, które nie czerpią satysfakcji z kopania, co może nastąpić na przykład u kogoś, kto poświęcił tyrarii olbrzymie pokłady swojego czasu. Przez niektórych ten mod może zostać uznany za ułatwienie, ale moim zdaniem pozwala po prostu zaoszczędzić czas na czymś, co jest bardzo oczywiste. No i nie ukrywajmy tego, nie kryje sobie niespodzianek. No i to by było już wszystko z przedstawienia tej modyfikacji. Powiedzcie przede wszystkim w komentarzu, co sądzicie o tej modyfikacji, czy będziecie z niej korzystali, czy widzicie jakieś fajne zastosowanie. Ja na przykład wymyśliłem taką klatkę dla gaida, która jest zbudowana z wolframu. I nad klatką jest oczywiście piasek. Jeśli skopiemy sobie jedną bryłkę tego oto Wolframu, no to dokona się egzekucja gajda. No niestety, nasz przewodnik będzie musiał iść do piachu. Hehe, <laughs> taki, taki suchar wiecie piachu. Dobrze, no to to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. No i cześć.